Trepcza to malowniczo położona wieś lokowana przez księcia Jerzego II w XIV wieku jako wieś służebna Grodu Sanockiego. Właśnie w Trepczy znajduje się jedno z ujęć wody, która jako dobro wspólne ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania społeczności. Samorząd szczególnie powinien zatroszczyć się o bezpieczeństwo dostawy wody dla mieszkańców Sanoka. Istotne jest zapewnienie ciągłości jej dostaw na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych, takich jak skażenie sieci wodociągowej czy awarie jej elementów. Umiejscowienie tej infrastruktury w innej gminie nie wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa. Największa inwestycja komunalna w historii Sanoka, opiewająca na kwotę 124 milionów złotych, polegała na przebudowie miejskiej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Trepczy. Te miejskie obiekty komunalne zmodernizowano 10 lat temu. Powstała sieć kanalizacyjna spinająca dwa systemy zasilania miasta w wodę z ujęć w Trepczy i Zasławiu. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ponosi opłaty za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odprowadza podatki od obiektów zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej do jej kasy. Wszystkie te opłaty i podatki zawarte są w taryfie za wodę i odbiór ścieków, co stanowi główną przyczynę wysokich opłat, które dotykają mieszkańców Sanoka. Miasto dopłaca mieszkańcom 1 000 000 złotych rocznie do wody i ścieków. Sanok z dzielnicą Trepczą byłby gwarantem bezpieczeństwa w zakresie dostarczania wody i niższych kosztów dla mieszkańców. Są to czysto ekonomiczne argumenty przemawiające za przyłączeniem Trepczy do Sanoka. Niemniej istotne są fakty historyczne, gdyż to w Trepczy dokonano wielu odkryć archeologicznych, m.in. pozostałości grodziska z zabudowaniami z okresu od VIII do XIII wieku, czy podmurówki cerkwi z XII wieku. Wspomniany gród mógł być pierwotnym, wspominanym w latopisach ruskich Sanokiem. Na stronie gminy Sanok czytamy: Trepcza ma bogatą historię i kryje wiele tajemnic z przeszłości. Obecnie jest to mało istotna miejscowość w porównaniu z leżącym niedaleko Sanokiem. Czy w ten sposób władze gminy wiejskiej promują swoje miejscowości? Jeżeli jest tak mało istotna dla gminy wiejskiej, dlaczego nie miałaby zostać dzielnicą Sanoka, dla którego jest bardzo ważna?